nie mit, to nie przypuszczenia. To najprawdziwsza prawda, to oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk. Stoimy u wrót czwartej fali pandemii COVID-19. Eksperci przewidują i przestrzegają przed nowym, zmodyfikowanym wirusem. Jak dotąd najskuteczniejszym lekiem na wirusa są szczepienia. Jeśli w pierwszym okresie obserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zaszczepieniem i to nieważne jaką szczepionką, tak w chwili obecnej chęć zaszczepienia się wykazuje coraz mniejsza ilość obywateli. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19 w wariancie Delta chroni podanie każdej z dostępnych w Polsce szczepionek. Dlatego chcielibyśmy Państwu przypomnieć, powiedzieć, podkreślić, jak ciężką chorobą jest zakażenie wirusem COVID-19, jak trudne jest przeżycie i długotrwałe dochodzenie do zdrowia. Magdalena Kowalczyk, Rozmowa O, zapraszam. Witamy w programie. Są z nami osoby, które dość dotkliwie doświadczyły na sobie zarażenie koronawirusem. A są to pani dr Monika Zoła, koordynator oddziału chorób wewnętrznych Tomaszewskiego Centrum Zdrowia oraz pan Mariusz Strzępek, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Witamy serdecznie. Witamy również. Dzień dobry. Również. Tak zaczęłam na wstępie, że jesteście państwo doświadczeni dość dotkliwie przez tego nieszczęsnego wirusa, z którym wszyscy walczymy, z którym walczy cały świat i byśmy bardzo chcieli, żeby od nas już odszedł daleko, daleko. Ale mamy jeszcze wakacje. Bardzo szybko one miną, urlopy, wakacje i trzeba będzie wrócić do pracy, ale do szkoły. My wiemy, że ten ostatni wirus Delta, ta odmiana wirusa, najbardziej dotkliwie doświadcza młodszych, młodych. No teraz więc w takim razie co? Czy mamy sądzić, że szkoły będą siedliskiem rozwoju tego wirusa? Jak Państwo myślicie? Ja myślę, że należy tak przypuszczać, dlatego że dzieci jednak są niewyszczepione. Zaczęliśmy dopiero szczepienia dzieci od 12 roku życia, a młodszych na razie nie ma mowy. Są prognozy, że między 5 a 12 rokiem życia dzieci będą mogły być szczepione we wrześniu, natomiast no, niestety organizacja służby zdrowia plus jeszcze zachowania rodziców propagujące tego typu zachowania i szczepienia no, nie są rozpowszechnione w naszym kraju. Jak sądzę, do tych szczepień w małym stopniu dojdzie. Także zachęcamy też Państwa i rodziców, żeby swoje pomyśleć o tym, żeby jednak zaszczepić. Jako te dzieci w wieku nie tylko szkolnym, ale zarówno przedszkolnym są takim wektorem roznoszącym jednak i przynoszącym do domu, do ludzi starszych tego wirusa. Ja teraz wrócę jeszcze, wrócę do poprzedniego roku, bo również mniej więcej o takim samym czasie realizowaliśmy programy, w których ciągle mówiliśmy, że może jednak nie powinny być szkoły od 1 września otwarte, żeby jednak odsunąć. No ale przecież państwo, rząd, Ministerstwo Zdrowia jest mądrzejsze. Otworzone były szkoły, po czym bardzo szybko zostały zamknięte. Czy możemy się tego samego teraz scenariusza spodziewać? Jeżeli otworzymy stacjonarnie szkoły, to znów po kilku tygodniach zostaną one zamknięte? Znaczy ja może powiem, że są takie placówki oświatowe, które już dzisiaj wiadomo, że nie będą otwarte. To są niektóre wyższe uczelnie. Na przykład Uniwersytet Łódzki, z tego co wiem, już takie rektor wydał zarządzenie, że ten semestr jesienno-zimowy będzie prowadzony w trybie zdalnym lub hybrydowym, tam gdzie będzie to konieczne, tam gdzie są wymagane zajęcia w formie takich stacjonarnych ćwiczeń, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o te szkoły podstawowe tutaj i średnie, o których tutaj mówimy, no to myślę, że to chyba jeszcze trzeba poczekać. Ja rozumiem intencje jakby rządu, że rząd liczy na to, że takie normalne funkcjonowanie pomoże utrzymać tam taką stadną... Panie Mariuszu, rząd liczy na cud. Jak od początku pandemii. Taka jest prawda. A najgorsze jeszcze w tym wszystkim to, że rząd, czyli posłowie, sami wetują swoje wprowadzone restrykcje. Nie noszą masek. Nie przestrzegają restrykcji. No trudno to komentować. Stadnie niemalże się spotykają. Witają się. Jakby jedno drugiemu przeczyło. A
cały świat walczy z pandemią. My już nie chcemy. Nie chcemy komunikować społeczeństwo o takich, ani innych danych. To może teraz wróćmy jeszcze do innej kwestii, bo po to poprosiliśmy Państwa przede wszystkim. I Pani doktor, i Pan przeszliście dość dotkliwie wirusa. Opowiedzcie może sam początek, w ogóle jak dotyka człowieka, kiedy słyszy diagnozę, no ma Pan COVID, ma Pan koronawirusa, jest Pan zarażony, czy Pani? Może ja zacznę, tak. Bo ja pierwsza chorowałam. No, bardzo proszę. Ja chorowałam na samym początku pandemii w czerwcu ubiegłego roku, więc tak jeszcze dokładnie nie byliśmy obeznani z objawami tej choroby i tak naprawdę test zrobiony, który okazuje się pozytywny, to jest taki szok dla człowieka, tak? Cały czas myśli, że może to jednak zwykłe przeziębienie. Nie przyjmujemy, nie dopuszczamy do siebie tej myśli, że to jednak mnie też dotknęło, tak? Tym bardziej, że u mnie to się zaczęło oczywiście w pracy, gdzie ja rano miałam test zrobiony z racji tego, że podejrzewaliśmy, że mogłam mieć kontakt z pacjentem zakażonym. Rano miałam test zrobiony, który okazał się negatywny, a wieczorem już na dyżurze o godzinie 20 zaczęła mnie rozbierać gorączka, bóle mięśni, typowe objawy takie jak przy infekcji wirusowym, przy banalnym przeziębieniu. Następnego dnia, jak już podejrzewałam, że najprawdopodobniej jest to zakażenie koronawirusem, to już udałam się na izolację, nie wracałam do domu, tylko na mieszkanie, gdzie postanowiłam spędzić chorobę. No i w następnym dniu wykonany test już był pozytywny, więc właściwie 24 godziny między jednym testem a drugim, gdzie już objawy u mnie się rozwinęły i okazało się, że jestem zakażona. Pierwszy tydzień koszmar. Praktycznie nie wychodziłam z łóżka. Piłam wodę tylko, bóle mięśni, bóle głowy, olbrzymi kaszel, no i potworna samotność i lęk o to, co się z człowiekiem stanie, tak? Bo jednak no, nie było osób koło mnie, które mogłyby mi pomóc, choćby podać szklankę wody, więc no, to jest zasadniczy problem w tej izolacji też. Lęk i taka niepewność. Nie wiadomo, czy w nocy nic się nie stanie, czy doczekam następnego czy dnia. Czy się obudzę, czy prawda? Się obudzę. A noce miałam ciężkie, kilka nocy było niestety ciężkich. W tym samym okresie chorowało tutaj, jeśli chodzi o pracowników oddziału chorób wewnętrznych, no myślę, że z 80% personelu zostaliśmy zakażeni, no jeden od drugiego w pracy, jak to się zazwyczaj odbywało w większych skupiskach ludzi. Więc no mieliśmy kontakt ze sobą. Kilkoro z moich kolegów lekarzy też przechodziło w podobny sposób, więc to też mnie uspokajało, że może dam radę wytrzymać w domu. Chociaż już takie miałam sygnały od kolegów, na przykład, którzy mieli większe doświadczenie w leczeniu pacjentów z koronawirusem w szpitalu łódzkim, że ja powinnam trafić do szpitala. No ale pomyślałam sobie, nie, to niemożliwe, dam radę. No i w ten sposób spróbowałam jednak własnymi siłami. Dostarczali mi przyjaciele i rodzina leki, pożywienie, wodę do domu. Jakoś to przetrwałam. Ale no, noce były naprawdę trzy takie ciężkie, gdzie już wahałam się, czy nie dzwonić po pogotowie. Ale miała Pani taki moment w tej całej chorobie, że a jak nie przeżyję? Nie myślałam aż takimi kategoriami, tak? Aż takiego dużego lęku może w moim przypadku nie było. Ale na pewno wiedząc teraz, jak ta choroba przebiega, mając doświadczenie po półrocznym prowadzeniu oddziału covidowego, sądzę, że wtedy, kiedy miałam te wątpliwości, teraz to bym sięgnęła po słuchawkę i zadzwoniłabym po pomoc. Ale była Pani świadkiem różnych scen na oddziale, prawda? Tak. Niestety tak. I bardzo ciężko przechodzący młodzi ludzie, którzy praktycznie z godziny na godzinę pogarszali się na tyle, że wymagali wspomagania oddechu przez podłączenie do respiratora. Także no na pewno te scenariusze były bardzo, no bardzo nieoczekiwane i takie zaskakujące, prawda, w trakcie tutaj leczenia pacjentów na oddziale. Wtedy, kiedy na zewnątrz, w naszym mieście, gro młodych ludzi, nawet takich koło 40, niedowiarków, a już szczególnie młodzi ludzie, nie wierzyli w ogóle, że to coś jest. Co no Pani opowiada? Nic przecież nie ma. Na ulicach chorych ludzi nie widać po prostu, tak? Więc nikt nie ma tej świadomości, że gdzieś tam za murami umierają ludzie właśnie z powodu tej błahej choroby według niektórych. Tak? A przecież my też nie wiemy, czy nas to nie dopadnie, czy gdzieś oczywiście się nie zarazimy. Nie ma żadnych i nie wiemy, reguł. Jak przejdziemy. Nie ma żadnych reguł. Nie tylko osoby z chorobami współistniejącymi, tak jak to podkreślano na początku, chorowały ciężko. Zupełnie zdrowi, młodzi ludzie, którzy nikt by nie przypuszczał, że mogą tak ciężko przechodzić, niestety przepłacili życiem to zakażenie. Nie jest powiedziane, że przejdziemy chorobę na tyle łagodnie, że wyzdrowiejemy i wrócimy do normalności, do rodziny, do pracy. Dokładnie tak. Panie Mariuszu, znaczy, jak było w Pana przypadku? Znaczy w ogóle to chyba jest taki błąd, który od samego początku popełniamy,
tworząc przekaz dotyczący pandemii. Czyli mówimy właśnie o tych chorobach współistniejących, mówimy o ozdrowieńcach, mówimy, wiele osób myli wirusa z chorobą, znaczy tego SARS-CoV-2 z chorobą COVID-19. To są dwie zupełnie różne historie. Można nie przechorować, będąc zarażonym i tutaj się chyba problem gdzieś tam zaczyna. I generalnie u mnie to było trochę inaczej, bo ja najpierw chodziłem kilka dni i wszyscy mówili, że jestem strasznie blady. Ja się na to denerwowałem. Ale mówię, faktycznie może tam dużo czasu człowiek mało sypia, dużo pracuje, może faktycznie gdzieś trochę, bo to był grudzień, więc może trochę spacerów, do których jestem przyzwyczajony, trochę brakowało. No i tak wybraliśmy się z żoną na spacer któregoś tam pięknego popołudnia. Jak wróciłem, to całkowicie mnie rozebrało. Temperatura 40 oczywiście stopni. No i ponieważ ja tutaj też dużo spędzam czasu w szpitalu, no to jak dwa dni mi nie ustępowała ta temperatura, no to telefon do POZ-u, wiadomo. No i skierowanie tutaj na wymaz. Kilka godzin już było wiadomo, o co chodzi, tak? Kolejne prawie dwa tygodnie to była temperatura 40 stopni non-stop. Nie dało się jej zbijać niczym, nic nie działało, więc lekarze z POZ-u leczyli mnie paracetamolem, a mój stan się jakby przez te dwa tygodnie cały czas pogarszał. W którymś tam momencie już po prostu nie wytrzymałem. Mimo, że koncentrator tlenu gdzieś tam mi w domu wspomagał, gdzieś tam to oddychanie, coraz gorzej się czułem zamiast lepiej. Zadzwoniłem do doktor Borkowskiej. Doktor Borkowska tylko usłyszała, w jaki sposób ja mówię, że ja nie jestem w stanie jakby normalnie mówić. No i mówi, że natychmiast do szpitala. No to ja mówię do doktor, to może jutro. No, nie? No a pani doktor mówi, jutro to pan, panie Mariuszu, nie będzie żył. Nie? No to niewiele myśląc, po prostu telefon znowu do POZ-u, przewozówka i trafiłem tutaj do szpitala. I rzeczywiście, jak trafiłem na oddział zakaźny i zaczęto podawać mi sterydy, leki, okazało się, że mam obustronne zapalenie płuc i z płuca mam blisko 60% obydwa zajęte. Jak to mówimy, to jak się o tym tak opowiada i mówi się o zapaleniu płuc, to wiele osób nie bardzo jest w stanie sobie wyobrazić, z czym się taka przypadłość, takie to wiąże. No więc ja może na chwileczkę powiem, przerwę. No. Tutaj też przytoczę słowa innych pacjentów, którzy przeszli COVID. Szanse przeżycia były niemal zerowe. Prawie nie miałam już płuc. Miałam to szczęście, że przeżyłam. Nie ma na co czekać, szczepmy się. Znaczy, ja powiem tak, może żeby to obrazowo tak przedstawić, jak to tak naprawdę wygląda, to jeżeli ktoś był na oddziale zakaźnym, no to albo nie był, no to powiem tak, że jest salka z łóżkiem, czy tam dwoma łóżkami, w zależności tam, gdzie jesteśmy izolowani. Trzy razy dziennie odwiedza nas personel po to, żeby przynieść coś do jedzenia plus lekarstwa. No i jest do pokojów, jest przypisana toaleta. I do tej toalety od łóżka to są trzy kroki, tak, które trzeba dojść, czy do umywalki, czy do żeby załatwić jakby tam potrzebę fizjologiczną swoją. No więc przy tak poważnym zapaleniu płuc człowiek nie jest w stanie zrobić tych trzech kroków po prostu. Robi te trzy kroki i jest tak bardzo zmęczony, że nie jest w stanie, no tak powiem, wprost się po prostu wysikać zwyczajnie. Ale jak już to zrobi, to musi znowu odpocząć, żeby te cztery kroki z powrotem do tego łóżka zrobić. Ja miałem taką sytuację, że wpadłem w tak straszną panikę, bo nie wyobrażałem sobie, nie ma nikogo wkoło, kto byłby w stanie nam tak naprawdę pomóc, tak? Bo personel jest okno w sali i za szybą nas obserwuje, co my robimy. A ja wracam z łazienki i w pewnym momencie całkowicie odcina mi oddech, tak? Czyli nie jestem w stanie nabrać oddechu do płuc i zwyczajnie oddychać, tak? Mam te wąsy, które są do butli tlenowej jeszcze wtedy podłączone, ale ja dygotałem tak bardzo, że nie byłem w stanie sobie tych wąsów włożyć po prostu do nosa, żeby po prostu dostarczyć do organizmu najzwyczajniej w świecie
tlenu. Później poprosiłem, już wiedziałem, jak to się odbywa, to poprosiłem po prostu pielęgniarki, żeby mi dały zamiast tych wąsów maskę, tak? Bo maskę łatwiej mi było przyłożyć po prostu do twarzy i łapać powietrze. Dwa tygodnie podawania tych sterydów i antybiotyków w szpitalu spowodowały to, że zbita została ta temperatura, ale to nie znaczy, że ja zostałem wyleczony, dlatego że zmiany w płucach cały czas jakby miałem. Jak wróciłem w Wigilię Bożego Narodzenia do domu, no to żeby wejść na piętro u siebie do sypialni, wchodziłem na 3 razy. Dosłownie, wchodziłem na 3 razy i za każdym tym razem musiałem robić przerwę kilkuminutową, żebym był w stanie zrobić kolejne kilka stopni. Już nie mówię o tym, że trzeba było dojść do prysznica, żeby wziąć ten prysznic. Zanim się go wzięło, to trzeba było odpocząć. Po prostu katastrofa. Do tego zapalenia płuc, zapalenie mięśnia sercowego. Do tego masa dolegliwości neurologicznych, tak? Takich różnego rodzaju, gastrycznych. I to, co najgorszego jakby w całym tym, co było bardzo długo trwałe, to przez kilka miesięcy trwająca bezsenność. To bezsenność polegała na tym, że zasypiałem codziennie, nie byłem w stanie zasnąć codziennie przed godziną pierwszą. I budziłem się z zegarkiem w ręku o godzinie 3:00. Także spałem od 2 do 3 godzin dziennie, co bardzo jakby wycieńczało jakby mój organizm, tak? I nie pomagały środki nasenne różnego rodzaju, takie lekkie, które gdzieś tam mi doktor w POZ-cie przepisała. W ogóle nie pomagało i nie byłem też w stanie w ciągu dnia zasnąć na godzinę czy półtorej. Także ta bezsenność bardzo dała mi się we znaki. Na początku to mi się nawet podobało, bo sobie poczytałem książki i nadrabiałem zaległości w lekturach, ale później jedną stronę czytałem godzinę, 45 minut i w ogóle nie rozumiałem tego, co czytam. Także nie byłem w stanie się w ogóle nad tym skupić. I teraz mamy prawie już sierpień, a więc 8 miesięcy od tego czasu, jak zachorowałem, i ja cały czas mam różnego rodzaju dolegliwości. To nie jest tak, że jak nam podają informacje, że mamy milion ileś tam osób wyleczonych, no to nie tak do końca jest. Jeżeli jeszcze mogę coś powiedzieć, takiego bardzo moim zdaniem ważnego, co jakby powinno osoby, które mają jakieś wątpliwości, zachęcać jakby do szczepień, to jest to, że my po tym COVID-zie, że opieka nad chorymi, którzy nawet tak ciężko przeszli COVID, jest u nas w kraju jest iluzoryczna. Naprawdę jest iluzoryczna. Nie ma tu żadnej rehabilitacji, nie ma tu żadnego wsparcia, nie ma tak naprawdę nic nie mamy zagwarantowanego. Wiem to po sobie, tak? Żeby dostać się do lekarza specjalisty po COVID-zie, to jest problem. Jak już pojedziemy prywatnie, zarezerwowałem sobie wizytę u jednego takiego bardzo dobrego, moim zdaniem, doktora. Nie będę tam wymieniał nazwiska, bo nie o to chodzi. Ale pierwsza wizyta 300 zł. Także jeżeli ktoś chce uniknąć tego rodzaju kosztów, problemów, komplikacji, to zachęcam. I jeszcze to, co chyba jest ważne, tutaj pani doktor potwierdzi zapewne, to mieliśmy bardzo dużo zgonów ludzi, którzy nie chorowali na COVID, ale to dlatego, że mieliśmy po prostu, nie mieliśmy możliwości udzielać im pomocy, tak jako placówki medyczne. Także no ten problem to jeszcze będzie się ciągnął wiele lat, myślę, tak. Dlatego że pacjenci, społeczeństwo bardzo niestety zaniedbane medycznie po okresie tego roku trafia do szpitala. Także ale to jest wróćmy do tego problem. Sedna dzisiejszego programu, znaczy sam ten COVID. Kiedy, który moment był taki najbardziej tragiczny w chorobie, w przejściu tej choroby? Dla mnie chyba pierwszy raz, kiedy zakasłała mi pojawiła się krew. Ja nie spodziewałam się, że coś takiego może u mnie wystąpić. Oczywiście no, wiem z doświadczenia i z medycyny, że oczywiście krwioplucie występuje w przebiegu COVID-u i w przebiegu zapalenia płuc, chorób zakrzepowo-zatorowych, ale jak zobaczyłam to na własnych oczach, że to ja odplułam, to ja byłam w takim naprawdę lęku. Co będzie dalej? Na szczęście takie epizody miały miejsce tylko 3 razy i na tym się uspokoiło, tak? Zastosowałam odpowiednie leki, zaraz zadzwoniłam do koleżanki, która mi dowiozła, także no, wiedziałam, jak sobie z tym problemem poradzić, ale to przeraziło mnie, szczerze powiedziawszy. A u pana, panie Mariuszu?
Dla mnie był atak paniki najgorszy, kiedy mi odcięło ten tlen całkowicie. I to była chyba najgorsza rzecz, którą przeżyłem, bo cała reszta to tak była jakby rozłożona w czasie i można się było do niektórych rzeczy po prostu przyzwyczaić, tak? Natomiast to odcięcie tej możliwości w ogóle oddychania było dla mnie tak szokujące, że nie wyobrażałem sobie, że może mnie w ogóle coś że takiego... Że można kroku nie zrobić, że prawda? Można kroku nie zrobić, no to jest w ogóle no coś niewyobrażalnego, tak? I naprawdę, jak ktoś tak mówi, że... Bo jak czasami słucham takich rozmów, nie wiem, czy pani doktor też, ale ktoś mówi, a ja to się tam w lutym, w tamtym roku tak źle czułem, ja to chyba tego COVID-a przeszedłem. Chyba raczej nie. Mógł pacjent przejść, bo przecież przechodzą w różny sposób. Przechodzą prawda? W różny sposób. Natomiast to, że nie każdy ma zaburzenia oddychania, tak? No tak, ale też może być tak, że na przykład, bo też mamy tutaj doktora u nas, u pani chyba też nawet na oddziale, który dwa razy przechodził COVID. I raz przechodził lekko, a drugi raz bardzo ciężko, prawda? Także to nie jest tak, że raz przeszliśmy bezobjawowo, więc na pewno drugim razem będzie tak samo. No niekoniecznie. Mogę być no. spokojny, mogę się nie bać, tak, już mogę się nie martwić, to nie jest tak. I to nie jest ten koniec, jak właśnie powiedzieliście Państwo, że no dobrze, wyszedłem z tego szpitala, czy przeszłam chorobę jakoś w domu. Tak, zamknięty rozdział. Nie co ma dalej? Możliwości. Przecież pozostałości po COVID-zie nadal są w organizmie. No są pacjenci, którzy tak naprawdę po ciężkim przechorowaniu choroby wymagają rehabilitacji pulmonologicznej, muszą się od nowa uczyć oddychać. Pacjenci, którzy przez miesiąc leżeli w łóżku, uzależnieni całkowicie od innych osób, tylko walczący o każdy oddech, musieli praktycznie w masce spędzać 24 godziny na dobę. Nawet posiłek stanowił problem, bo my zamienialiśmy pacjentom maskę na wąsy po to tylko, żeby uwolnić jamę ustną, żeby ten pacjent mógł się napić czegoś, zjeść parę kęsów zupy, tak? Pomijając to, że pacjent po miesięcznym leżeniu w łóżku stracił masę mięśniową, wychudł bardzo, no nie ma możliwości już walki z chorobą, bo organizm jest tak osłabiony. Więc no teraz tworzą się dopiero tak naprawdę oddziały rehabilitacji post-covidowej i mam nadzieję, że to w miarę szybko zostanie uruchomione i na taką skalę, na jaką są potrzeby. Bo pacjentów do leczenia dalszego, na przykład na tlenoterapii domowej, my wypuszczaliśmy ze szpitala. Po takim miesięcznym bądź sześciotygodniowym pobycie w szpitalu. To nie był tydzień, tylko to było na przykład 6 tygodni walki o oddech. Mhm. Tu u nas lekarze w programach naszych również opowiadali i mówili, że niestety płuca nie wracają do normy. Do całkowitej sprawności. Uważa się, że około roku potrzeba, żeby te płuca się zregenerowały, ale nie ma gwarancji, że w 100% u wszystkich wystąpi ta regeneracja. U niektórych te zmiany włókniste, które powstały, będą już trwałe. Więc no tak naprawdę nie wiemy za kilka lat, jak ten przebieg dalszej choroby będzie tych ozdrowieńców. Do tego jest jeszcze podwyższona krzepliwość krwi i na przykład ja nie mogę się teraz zaszczepić, teraz czekam na wyniki nowych badań, dlatego że mam bardzo wysoki poziom D-dimerów i lekarze na przykład na tym etapie odradzają tak, szczepienie, czyli muszę jeszcze bardziej na siebie uważać, żeby drugi raz tego COVID-a nie podłapać. Nie cały czas heparynę przyjmowałem do niedawna jeszcze. Czyli robiłem sobie w brzuch po prostu zastrzyki, no ale to też grozi takimi powikłaniami, na przykład jak, że można nic tego nizowego dostać udaru, tak? Czy zatoru płucnego. Czy zatoru płucnego. Także to są, wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, co ich może czekać, no i niestety nie każdemu będzie można pomóc. To aż naprawdę brakuje słów i komentarzy, bo na tyle co programu zrealizowaliśmy, komentarze, apeli, które były wysłane dosłownie do społeczeństwa i nadal jeszcze jest gro, bym powiedziała, że gro naprawdę osób, które nie wierzą, co w ogóle pani opowiada i tak dalej. Może by tak zaprosić tych niedowiarków na oddział, bo czwarta fala nas nie ominie zapewne. O tym już mówią znawcy, specjaliści. Oby tylko nas łagodnie dotknęła, chociaż jak sądzicie, jak pani uważa? Sądzę, że czwarta fala nadejdzie, dlatego że no niestety teraz tak zupełnie obluzowane są wszelkie zaostrzenia, a nawet jeśli są zaostrzenia, to są nieprzestrzegane, więc spodziewam się, że po wakacjach niestety będziemy się musieli ponownie zmagać z ciężko chorymi pacjentami. Wariant Delta, który nas najprawdopodobniej też nie ominie, a który już szerzy się na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych, nie tylko zresztą, więc najprawdopodobniej zostanie wcześniej czy później do Polski przywleczony. Pojedyncze przypadki już mamy zachorowań.
z tego co piszą eksperci, zdecydowanie bardziej zjadliwy wirus, bardziej dotkliwie chorują ludzie, ale trzeba podkreślić, że ciężko przechodzą to zakażenie osoby nieszczepione. Także nadzieja jest dla tych osób zaszczepionych chociaż w tym, że jak już zachorują, to miejmy nadzieję, że obędzie się to bez pobytu w szpitalu przynajmniej. To tak? Właśnie moje kolejne pytanie, że na ten moment, czym możemy, jakie jest leczenie tego wirusa? Leczenie jest, no oczywiście jeśli w pierwszych dobach pacjent trafi do szpitala, to jest najbardziej komfortowa sytuacja, bo tak jak pan Mariusz trafił po 2 tygodniach, to tak naprawdę ręce były związane. Już nie mogliśmy panu podać ani osocza ozdrowieńców, bo ono już w tym momencie nie działa, ani leków przeciwwirusowych, do których dostępność praktycznie mieliśmy przez cały okres pandemii, nie było najmniejszego problemu, żeby tych pacjentów leczyć. Cały czas problem był w tym, że pacjenci trafiali za późno, czyli w 2., 3. tygodniu choroby, jak już sobie w domu nie radzili. Natomiast jeśli pacjent będzie miał ciężkie objawy już od pierwszych dni, to apelujemy, żeby jednak nie zwlekał, tylko zdecydował się skorzystać z pomocy lekarskiej, bo wtedy tak naprawdę możemy włączyć leki, którymi dysponujemy i które wiemy, że najprawdopodobniej działają. Ale niewątpliwie chyba w tym momencie najbardziej, najlepsze przeciwdziałanie to są szczepienia. Przede wszystkim szczepienia. No ale o czym my mówimy? Pani doktor, jeżeli taki na przykład poseł Braun, pan z Konfederacji, w Sejmie notorycznie chodzi bez maski, bo przecież on jest panem, on wie wszystko najlepiej. Po co mu ta maska? Dlaczego do tego się odwołuje? Bo tak samo i te szczepienia. Czy ten cały chaos spowodowany w Polsce, nie tylko w Polsce, ale chyba u nas szczególnie, to nie był przez Ministerstwo Zdrowia, te wszystkie zarządzenia, gdzie na samym początku były te szczepienia AstraZeneca, Pfizer, dedykowane do danej grupy osób. Po cóż? Niepotrzebnie. Taka czy selekcja, nie, prawda? Tak, czy nie tym wprowadzili chaos cały i przestały osoby w ogóle wierzyć w te szczepienia, w to wszystko? Znaczy ja myślę, że w ogóle najgorsze, co się w tym wszystkim wydarzyło, to ta cała taka... Ta panika, którą wywołano, tam była ta sytuacja z tą taką grupą celebrytów, którzy gdzieś tam się zaszczepili, zrobiono z tego gigantyczną aferę, zamiast nagłośnić i pokazać, że o proszę bardzo, tutaj ci państwo się zna, szczepić, oczywiście. Się szczepią. Tu w Tomaszowie to pierwszy w kolejce to powinien stać prezydent miasta, starosta powiatu tomaszowskiego, powinni stać publicznie, ciach, robimy zastrzyk, proszę państwa, szczepcie się, bo to ratuje życie. No tak to powinno wyglądać. Szef Komisji Zdrowia, tak, no, takie osoby. A nie linczowanie tych właśnie celebrytów, bo oni zaszczepili. Natomiast tutaj zrobiono taką nagonkę na tych wszystkich samorządowców, na tych niby celebrytów, gdzie należało ich wykorzystywać do promocji. A dzisiaj mamy problem, bo ludzie się nie chcą po prostu szczepić i ale słuchamy Mariuszu, takie banialuki, że nagle mamy w ogóle ciszę, nie ma w ogóle nic o szczepieniach, mowy żadnej. Najważniejsze teraz jest co? Teraz jest ważny atak na TVN. I inne sprawy no to zawsze związane się odwraca z polityką. Uwagę, wiadomo, od faktycznych problemów. Wrzuca się takie... Nepotyzm. No ale chyba w tym momencie na całym świecie najważniejsza jest walka z COVID-em, prawda? Oczywiście. Problem powróci zapewne, jak się okaże, że mamy już tendencję wzrostową i to dość dynamiczną w zachorowaniach. Wtedy najprawdopodobniej też pacjenci się obudzą i społeczeństwo nasze, że jednak może wartało się zaszczepić, zanim doszło do tego, tak? Ale to już może być za późno. To już może przestańmy słuchać tych celebrytów, tego Ministerstwa Zdrowia, naszego rządu, tylko do społeczeństwa właściwie. Róbmy coś, bo nasze zdrowie zostaje w naszych rękach. Chyba każdy powinien być na tyle świadomym obywatelem po takich różnych wywiadach i nie czytać, powiem teraz kolokwialnie, głupot w internecie, bo tylko takie słowo mi się nasuwa pierwsze na język, tylko naprawdę wziąć sprawy w swoje ręce i się zaszczepić. Tym bardziej, że dostępność jest bardzo duża. Bo inaczej zamkną nam salony kosmetyczne i nie będzie można sobie paznokci zrobić. Na przykład. No. Ale panie Mariuszu, ale być może, ja tak ale żartuję, może gdyby, ale... tak, żartujemy oczywiście też w tym wszystkim, ale może jakby rzeczywiście to, co wprowadziła Francja, gdyby tak może wszystkich nieszczepionych nie wpuścić do galerii, bo ja już nie mówię kinach, teatry, tak, ale do galerii nie wpuścić, do fryzjera i tak po kolei inne usługi pozamykać przed takimi ludźmi. Pewnie mnie znaczy, linczują ja to niektórzy, nie ale to chyba nie o to chodzi. Tak, to nie... Drastyczne metody. To są metody drastyczne. Na pewno działające na ludzi, tak, na społeczeństwo. No to jak poradzić sobie
z COVID-em, żebyśmy znów nie przeżyli tego samego scenariusza, co sprzed roku, że będziemy znów w szpitalu leczyć tylko ludzi chorych na koronawirusa, a pozostali wszyscy zostaną bez pomocy lekarskiej? Tak może się zdarzyć. Bo znów zamienimy te wszystkie oddziały na covidowe? Ja tylko mówię z tego względu. No jedyną metodą jest szczepienie w tym momencie. I to trzeba zaczynać od najmłodszych grup społecznych. Nie bać się tego. Łącznie z dziećmi. Jak tylko wejdzie rejestracja szczepionki dla grup wiekowych poniżej 12 roku życia, myślę, że rodzice muszą się temu poddać i swoje dzieci po prostu. Ale świadomość rodzica, że on chroni to swoje dziecko. On tego nie robi przeciw swojemu dziecku. Sam powinien wpierw dać przykład. Szczepi się dla swojego dziecka, dla swojej mamy, taty, babci, dziadka. Znaczy przede wszystkim to chyba szczepimy się w ogóle po to, żeby ten... Od początku pandemii o tym się mówi, żebyśmy nie zablokowali systemu tego opieki zdrowotnej. Tych lekarzy, tych pielęgniarek naprawdę nie mamy u nas w kraju w nadmiarze. No, jeżeli obciążymy ich nadmiernie pracą, jeżeli pozajmujemy te łóżka, to tak jak jeden tutaj, z którym się przyjaźnie lekarz, mówi, że ludzie będą nam na nadciśnienie po prostu schodzić, bo już takie przypadki u nas w kraju były. Nie wiem, czy w Tomaszowie chyba nie, ale no generalnie w kraju już takie przypadki były, że ludzie nie mieli pomocy. U nas, nie wiem jak to pani doktor, chyba były też takie dni, że nie było miejsc na żadnym oddziale covidowskich. Nie, chyba tak, jak dobrze pamiętam. Covidowym, tak, w szczycie pandemii między lutym a marcem, kiedy zmuszeni byliśmy tworzyć kolejne oddziały, adoptować na oddziały covidowe, łącznie na przykład z oddziałem laryngologii, gdzie też leczyli pacjenci zakażeni. Właściwie nie było miejsc dla osób bez zakażenia, tak? Dla osób chorych na innego rodzaju choroby. Byli leczeni w powiecie, czyli w Opocznie, Rawie i Piotrkowie, no ale nie każdego tam się też zdołało przekazać lub nawet dowieść, tak? Byli w ciężkich stanach pacjenci. Myślę, że chyba już nie ma w ogóle w Polsce osoby, która nie straciła kogoś z bliskich przez COVID. Bądź właśnie, że ktoś nie zdążył nawet z inną dolegliwością do szpitala, bo miejsca były zajęte przez covidowców. No, dokładnie tak. Rodziny też niestety. Mieliśmy małżeństwo na oddziale, które zmarło. Ludzi takich powyżej 80 roku życia akurat z chorobami współistniejącymi, więc obciążeni staruszkowie, no ale niestety małżeństwo razem. Ale by jeszcze mogli pożyć, być tą babcią, dziadkiem, tak? Oczywiście. Cieszyć się z wnuków, może prawnuków, a już ich nie ma. I pytanie też, czy właśnie ten wnuczek nie przyniósł im tego wirusa do domu na przykład. Dokładnie. Całkiem możliwe. Ja taką historię tutaj kiedyś Krzysztof Kuchta opowiadał, jak pojechał gdzieś właśnie do jakiegoś domu, do takiej starszej pani, która też była z COVID-em, a obok na łóżku leżał martwy już dzień wcześniej, który umarł jej mąż, też taki starszy człowiek. No to są takie sytuacje wstrząsające. Drastyczne. My jako tacy szarzy zjadacze chleba, nie pracujący w tej medycynie, no to nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to są wielkie dramaty też dla tych ludzi, którzy ratują to życie, tak? Tym innym ludziom. Jak, no to naprawdę, to trzeba się napatrzeć się na straszne rzeczy. My na przykład, powiem tak, że na przykład mamy w firmie, w której ja pracuję, tak? No to wydawałoby się, że ten COVID zelżał, nie ma już ludzi, którzy chorują, no bo nie notujemy w ostatnich tam dniach przypadków w Tomaszowie, a my wciąż mamy jakby wszystkie aparaty tlenowe, wszystkie koncentratory, które mamy do dyspozycji, są cały czas u ludzi, cały czas są w użyciu, cały czas są wypożyczone. Także generalnie skutki nie ma. Skutki pandemii nadal trwają, jak prawda? Jak cokolwiek wraca, natychmiast trafia do kolejnego pacjenta. Także to też pokazuje to, że to nie jest tak, że przestajemy chorować po 5, 6 tygodniach, tak? Tylko że to cały czas jakby... Mamy dolegliwości, mamy to nas nie opuszcza. No kto by chciał z tych młodych niedowiarków tak się czuć, bądź tak przeżyć jak pan Mariusz czy pani doktor? Nie chciałabym, nie wystarczy. Ja zawsze uważam, że zapobiegajmy, nie leczmy, tylko zapobiegajmy. Jeśli można, czekaliśmy na tą szczepionkę, tak. Przecież, prawda? No. Cieszymy się, że tak szybko w sumie została wprowadzona. A teraz mamy dowolność, jaką tylko chcemy. Możemy wybrać łatwą dostępność, nie ma naprawdę problemu, żeby się zaszczepić. Można wejść niemalże w tych punktach otwartych
z ulicy i się zaszczepić. Dokładnie. Prawda? Do tego mobilne punkty, które są uruchamiane teraz na Twardej, dzisiaj będzie można się zaszczepić. Wiem, że wino w Łodzu tam przy okazji jakiegoś tam eventu, który wójt robi, też będzie możliwość zaszczepienia. Także warto to zrobić, tak? I właśnie szczepmy się dlatego, żeby nas nie pozamykano znów, żeby nie było lockdownów, żeby gastronomii nie zamknięto. Nawet rozrywki, tak? Kultury, rozrywki i tak dalej, sklepów. Żeby ostatni każdy dzwonek. Mógł pracować. To jest ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek, żeby przed tą planowaną pandemią na koniec sierpnia, początek września, no zdążyć jeszcze uodpornić się, prawda? Bo te 3 tygodnie potrzeba, żeby ten nasz organizm po szczepieniu jeszcze wyprodukował przeciwciała i abyśmy czuli się bezpieczni. Bo to jeszcze tym, którzy mówią, że bierzemy udział w eksperymencie medycznym prowadzonym przez firmy farmaceutyczne, no to też warto jakby zauważyć, że jednak w tym okresie ostatniego tego pół roku na całym świecie zaszczepiono setki milionów ludzi, tak? No, że rzeczywiście tam trafiały się jakieś powikłania, ale to były jakieś pojedyncze tak naprawdę przypadki, tak? Także mówienie o jakimś tam, na przykład jak słyszę, że emeryci mówią, że szczepionka wpłynie na bezpłodność, no to jest takie średnio poważne, prawda? W ostatnim programie naszym ginekolodzy powiedzieli, że ona wręcz potęguje płodność jeszcze. Chyba słuchajmy znawców danego tematu. No tak jak mówiłem, że nie wtrącam się w pracę hydraulików, tak? No bo się na tej pracy nie znam, tak? Natomiast no, zostawmy też lekarzom. Przede wszystkim mamy dobrych lekarzy. W naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia również. Może powtórzmy jeszcze raz. Już są badania, już teraz wiemy, po tych innych krajach, gdzie już delta się rozprzestrzenia szybciej niż w Polsce. Kto choruje najczęściej? Najczęściej oczywiście chorują osoby niezaszczepione. Szczepione osoby chorują, owszem, są w stanie zostać zakażone wirusem, natomiast przebieg jest zdecydowanie bardziej łagodny, nie wymagają najczęściej hospitalizacji, no a tym samym ryzyko zgonu też jest praktycznie znikome u takich osób, więc walczymy o to, żeby żyć. Przechorować można, tylko w jaki sposób? Te osoby niezaszczepione na pewno mają większe ryzyko, że no, trafią do szpitala i ten przebieg choroby u nich będzie zdecydowanie bardziej ciężki. I nie wiedzą, czy wrócą. I nie wiedzą, czy wrócą do swoich. Nikt tego i nie zapewni. Nie. Szanowni Państwo, to dzisiaj w programie padły dość ostre słowa. Ale to wszystko jest w trosce o nas wszystkich właściwie. Pani doktor, może by warto było takie mocniejsze przykłady podać. No tak, wspominaliśmy tutaj pacjentów, bo przecież nie, prawda, tak, nie wszyscy na co dzień są w szpitalu, odwiedzali ten szpital. Gro nawet nie zajrzało do niego. Nie mieli takiej może możliwości. Może zobrazujmy, jak to wyglądało. Szpital był zamknięty wtedy dla osób odwiedzających, więc właściwie każdy pacjent nie miał nawet najmniejszej możliwości skontaktowania się z rodziną poza rozmową telefoniczną, o ile był w stanie rozmawiać przez ten telefon, prawda? Bo też no, problemy z oddychaniem uniemożliwiały komunikowanie się z rodziną przez telefon. Ja myślę, że w naszej pamięci do końca życia jako personelu zostaną młode osoby, 30-letnie, które niestety chorobę, zakażenie koronawirusem przepłaciły śmiercią. Wśród nich między innymi młoda dziewczyna, która dzień przed Sylwestrem urodziła dziecko, którego nawet nie była w stanie wziąć na własne ręce. Miesiąc czasu walczyliśmy o jej zdrowie i o życie. Niestety, no, nadkażenia szpitalne spowodowały to, że zmarła na OIOM-ie u nas. Druga młoda, też również 30-letnia dziewczyna, wcześniej niechorująca przewlekle, która zakaziła się koronawirusem na własnym weselu. Trafiła do nas w 2. tygodniu choroby. Wcześniej tydzień walczyła sama w domu. W szpitalu osiągnęliśmy pewną poprawę do jakiegoś stopnia, po czym doszło do nadkażenia również bakteriami szpitalnymi i też przepłaciła to życiem, więc no, weselnicy mieli zarówno wesele, jak i pogrzeb w krótkim terminie. I to też osoby, które właściwie nie były niczym obciążone. Czy ciąża u tej młodej dziewczyny spowodowała takie obciążenie, że ta choroba rozwinęła się tak mocno i taki ciężki był jej przebieg? Tak podejrzewamy. Być może konieczność rozwiązania jej porodem przedwcześnie z uwagi na ryzyko zakażenia dziecka, bo ona już chorowała w ciąży w tym ostatnim tygodniu.
Może to spowodowało. Trudno nam odpowiedzieć na te pytania i na pewno już odpowiedzi nie uzyskamy. Ale koniec był tragiczny. Ale koniec był tragiczny, także no to na pewno w naszej pamięci zostanie na długo. Tym bardziej, że z tymi osobami zżyliśmy się przez miesiąc czasu praktycznie hospitalizacji, tak? Stanowiliśmy dla nich rodzinę. Pani doktor, przecież wy się z nimi zżywacie, z tymi pacjentami swoimi. Tym bardziej, że do nich nikt nie mógł wejść. Nikt nie mógł wejść. Pośredniczyliśmy w kontaktach z rodziną zawsze, udzielając informacji i czasem nawet ze złością już odbieraliśmy kolejny telefon, bo te rodziny chciały się po prostu coś dowiedzieć o tych swoich bliskich. No ale staraliśmy się cierpliwie wszystkim wytłumaczyć, z należytą, rzetelną informację im przekazać na temat stanu zdrowia każdej z tych osób. W skrajnych przypadkach, jeśli widzieliśmy, że pacjent się pogarsza, no zapraszaliśmy wręcz rodzinę, żeby miała okazję czy nawet pożegnać się z tym chorym, czy zamienić z nim jeszcze kilka słów, jak już widzieliśmy, że no naprawdę nie uda nam się pomóc tej osobie. Może te przykłady niech będą wstrząsem dla tych niedowiarków? Mam nadzieję, że tak. Szanowni Państwo, mamy ostatni chyba właściwie moment, jeszcze ten wakacyjny, kiedy naprawdę możemy pójść i zaszczepić się, jaką chcemy szczepionką. Nie słuchając niczyich wywodów i internetowych, różnych sytuacji science fiction, chyba tak powiem, bo nie wierzcie Państwo w to, co piszą na forach internetowych. Posłuchajcie tych, co naprawdę przeszli, przeżyli. Tych, którzy są na tej pierwszej linii frontu, o czym zawsze mówimy. Pójdźcie, zaszczepcie się. Takie może ostatnie zdanie, ostatni apel Państwa. Ja powiem tak, nie myślmy tylko o sobie, bo szczepienie osoby jako jednostki nie jest tylko rozpatrywane w tych kategoriach, że sobie pomożemy. My zaszczepieni nie będziemy przenosić zakażenia na osoby nam bliskie, starsze, dzieci, sąsiadów, znajomych, rodzinę. Także myślę, że tutaj problem jest taki do spojrzenia szerszym łukiem. Tak? Nie bądźmy egoistami, nie myślmy tylko o sobie. A ja powiem, że ci wszyscy internetowi znachorzy, ci w cudzysłowie filozofowie, zmierzają do tego, żeby was po prostu zabić. Którzy odradzają wam szczepienie się, oni chcą was po prostu zabić i to tak trzeba nazywać te rzeczy po prostu po imieniu. Wyeliminować, prawda? To jest chyba dobra puenta. No właśnie. Szanowni Państwo, także szczepmy się, bo jeszcze mamy chwilę czasu, żeby delta nas naprawdę tylko lekko dotknęła. Żeby nie było tak drastycznych przypadków, o których mówiła Pani doktor. My Cię dziękujemy za rozmowę, dziękujemy Państwu również za uwagę. Naszymi Państwa gośćmi byli Pani doktor Monika Zoła, koordynator oddziału chorób wewnętrznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia oraz Pan Mariusz Strzępek, przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo.